Janusz Kwaśniak, wójt gminy Bożencin, gościem telewizji tarnowskiej. Witam Państwa, witam Panie Wójcie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie Wójcie, gmina inwestuje w nowe drogi, będą powstawać nowe drogi, nowe ciągi komunikacyjne i będziecie też poprawiać te drogi, które już istnieją. Skąd pieniądze i skąd te nowe pomysły na nowe drogi? W zakresie drogownictwa sporo się dzieje na terenie gminy Bożencin. To budowa nowych dróg, a szczególnie takiej strategicznej drogi od strefy przemysłowej w Bożencinie, od terenu inwestycyjnego, który przeznaczyliśmy pod inwestycje dla inwestorów, do drogi wojewódzkiej 768 relacji Brzesko-Szczurowa i dalej Koszyce-Jędrzejów. To strategiczna droga z punktu widzenia inwestorów, którzy zamierzają i ulokowali już swoje inwestycje w obrębie tej drogi. I taka przyszłościowa alternatywa, gdyż pozwala wyprowadzić ruch samochodów ciężarowych, ruch ciężki poza zwartą zabudowę miejscowości Bożencin i Przyborów, co wielokrotnie było postulowane przez mieszkańców. Budowana droga to droga o parametrach podwyższonych, pozwalająca na przenoszenie pojazdów o wysokim tonażu, o szerokości pasa jezdni 6,5 metra, z poboczami od metra do 1,5 metra, oczywiście z odwodnieniem tej drogi, ze zjazdami na poszczególne działki, także no, pewnie też dozbroi ten teren w infrastrukturę niezbędną do inwestycji nie tylko przemysłowych, ale również pod budownictwo mieszkaniowe w dalszym jej biegu, bo sama długość tej drogi to blisko 2700 metrów. I tutaj pozyskaliśmy środki finansowe z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie blisko 3 milionów złotych. A łącznie ile będzie ta inwestycja kosztować? Łącznie inwestycja według kosztorysu inwestorskiego to 8 milionów złotych. Szacujemy, że około 6 milionów złotych to będzie wartość po przetargu. Ale jutro otwieramy oferty, więc jutro będziemy bogaci wiedzę w tym zakresie. Czyli pieniądze w budżecie zabezpieczone, inwestycja w trakcie? Pieniądze w budżecie zabezpieczone, inwestycja w trakcie, ale to nie jedyna inwestycja drogowa realizowana na terenie gminy Bożencin, bo warto podkreślić, że również na naszym terenie powiat i województwo będzie realizować swoje inwestycje. To nie tylko nakładki bitumiczne, ale również wspólna budowa chodników w ramach tak zwanych inicjatyw samorządowych przy partycypacji 50 do 50. I tutaj w ciągu drogi wojewódzkiej 964 w Bożencinie Dolnym budowa chodnika na odcinku ponad 250 metrów, w takim newralgicznym punkcie przy moście. Tam chodniki są już wybudowane, ale tutaj był problem ze względu na to, że specyfika techniczna nie pozwalała na wykonanie tej inwestycji w sposób tradycyjny. Jest tam konieczność budowy nasypów i dopiero na tych nasypach położenia chodnika, dlatego jego wartość to 250 tysięcy złotych przy partycypacji, jak powiedziałem, pół na pół, ale również powiat jako kontynuacja chodnika w Bożencinie od Młyna w kierunku Ciernia na odcinku 600 metrów. Nowe projekty chodników, projekt chodnika w dalszym ciągu od Ciernia do drogi wojewódzkiej 964, projekt chodnika w Przyborowie w ciągu drogi powiatowej, nowe nakładki bitumiczne przy drogach powiatowych na odcinku blisko 3800 metrów, 3000 metrów, czyli 3 km od Szczepanowa w kierunku Przyborowa do Remizy, jak również 800 metrów miejscowości Łęki. I to, co cieszy najbardziej, w zasadzie modernizacja drogi wojewódzkiej z przebudową przepustów, odtworzeniem rowów, nową nakładką bitumiczną na takim bardzo istotnym odcinku od ronda w miejscowości Bucze, czyli od zjazdu z autostrady przez miejscowość Przyborów, 3 km nowej nawierzchni bitumicznej, modernizacji drogi dzięki temu, że marszałkowi województwa małopolskiego Markowi Sowie, za co jestem wdzięczny, i zarządowi województwa udało się wygospodarować środki w budżecie województwa w wysokości 4 miliony złotych i ta inwestycja również będzie zrealizowana w bieżącym roku. Ona idealnie koresponduje z tą drogą, którą gmina będzie budować, bo automatycznie z tej drogi wojewódzkiej będzie zjazd w kierunku strefy przemysłowej i skrót dla dojeżdżających w kierunku Bożencina, którzy w tym momencie będą mogli ominąć miejscowość Przyborów. Czyli automatycznie będzie łatwiej dojechać na imprezy, które gmina w okresie letnim organizuje. To są Dni Bożencina i Święto Grzyba. Jakie atrakcje w tym roku?
Dni Bożencina w zasadzie rozpoczynają się 20 lipca turniejem tenisa ziemnego, po drodze turniej siatkówki, piłki nożnej, zawody wędkarskie i finał 25-26 lipca, 25 Polska Orkiestra Muzyki Filmowej w takim bardzo ciekawym repertuarze, czyli narokowo z utworami takich wykonawców jak Lady Gaga, Guns Roses, Scorpions, U2, to nie jest pierwszy koncert John Newman. W Bożencinie, to już jest kolejny. To nie jest pierwszy koncert w Bożencinie Polskiej Orkiestry Muzyki Filmowej. To jest kolejny koncert. No, ta orkiestra cieszy się dużą popularnością, ale w tym roku w takiej wyjątkowej, zmienionej formule z wokalistami, którzy no, w większości są finalistami takich programów muzycznych jak Szansa na Sukces, The Voice of Poland, z wokalistami, którzy współpracowali z Rubikiem, Juan Carlos Cano, Michał Gaż, Jakub Szyperski, Edyta Krzemień, Judyta Wenda, Zosia Nowakowska. To gwarancja wysokiego wykonania tych utworów i dobrej zabawy przede wszystkim dla mieszkańców regionu. I drugi dzień gminy Bożencin, 26 lipca, niedziela, koncert Margaret, młoda gwiazda polskiej sceny muzycznej i Paweł Kukiz, Kukiz i Piersi, kolejny koncert. Także zapraszamy wszystkich mieszkańców regionu na tę imprezę i kolejne, które w gminie Bożencin będą organizowane, bo tych atrakcji w wakacje będzie wiele. Święto Grzyba. Druga bardzo duża impreza, a po drodze jeszcze 15 sierpnia mamy jubileusz 110-lecia jednostki OSP w Bożencinie Górnym, przy okazji którego przygotowaliśmy też dwa kolejne koncerty. Mozart kontra Sinatra, Mirosław Witkowski, muzyk z Nowego Sącza, laureat Szansy na Sukces, The Voice of Poland, również w wykonaniu wielu utworów, wielu stylów muzycznych. No i oczywiście dla miłośników disco polo też przygotowaliśmy nie lada atrakcję Chadomen, gwiazda disco polo, która w tym dniu będzie koncertować. Również w tym dniu odbędzie się zlot pojazdów z epoki PRL-u. Czyli wiele się dzieje w gminie, na to też trzeba pieniędzy. A jak gmina się przygotowuje do perspektywy unijnej 2014-2020? Macie już pomysły i jakiś zakres inwestycji, które chcecie rozwijać się na terenie gminy? Przygotowujemy się od dłuższego czasu. Zresztą no, bardzo dobrze wykorzystaliśmy perspektywę finansową 2007-2013, gdzie pozyskaliśmy gros środków finansowych z Unii Europejskiej, z funduszy zewnętrznych, 32 miliony złotych tylko w ostatniej kadencji, gdzie wydatki na inwestycje 55 milionów złotych, to około 6,5 tysiąca złotych na jednego mieszkańca, bardzo wysoki wskaźnik. To cieszy, bo można powiedzieć, że jesteśmy liderem rozwoju. Co dało Wam nagrodę w rankingu gmin i powiatów? Co dało nam również nagrodę w rankingu gmin i powiatów? Zostaliśmy sklasyfikowani na piątym miejscu w Polsce. Wśród blisko 1500 gmin wiejskich to bardzo dobry wynik, to na pewno cieszy, ale nie zasypiamy gruszek w popiele, myślimy o nowej perspektywie finansowej. I co będzie się działo wtedy? 2014-2020, w zasadzie 2022, bo do roku 2022 musimy zrealizować te zadania, no ta perspektywa zawsze się liczy plus 2. No i tutaj minus, bo jeszcze nie, tak naprawdę nie mamy, nie wiemy do końca, jak będą te pieniądze rozdysponowane chyba. Nie wiemy czy do końca, chociaż pierwsze jaskółki są harmonogramy naborów, one powinny się rozpocząć na jesieni, może być delikatne opóźnienie, ale my przygotowujemy się już od kilku lat, przygotowując projekty zadań infrastrukturalnych. No, priorytetem na pewno będzie rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej. Priorytetem będzie zagospodarowanie terenów wokół akwenów wodnych pożwirowych w gminie Bożencin, rewitalizacja centrów miejscowości z przebudową, modernizacją, budową nowych obiektów, które będą służyć zarówno jednostkom OSP, jak i ośrodkowi kultury, budowa chodników, dalsza modernizacja dróg. To takie najważniejsze sprawy, które w tej perspektywie finansowej będziemy mieli do załatwienia. Dziękuję serdecznie za przybycie. Dziękuję Państwu. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.